No i zaczynałem w Łodzi. Tam byłem w teatrze i tam poproszono mnie w pewnym momencie do uczestnictwa w tej zabawie. Ale wtedy była ciężka sprawa, bo trzeba było zobaczyć materiał oryginalny, zapamiętać mniej więcej. I potem już nie było obrazu. Trzeba było tylko na słuchawki i trzeba było się wpasować. Mało tego, każdy z nas musiał się pilnować, ponieważ przy paroosobowej obsadzie nie mieliśmy oddzielnych ścieżek. Tylko jeżeli ktoś się pomylił z tej szóstki, trzeba było na nowo nagrywać, więc tak, to była taka szkoła życia dubbingu, te pierwsze momenty. Moja droga Clementine. Oh my darling. Proszę pana. Słucham. Kim pan jest? No jak to kim? Owym tajemniczym, małomównym, nieznajomym o stalowych oczach chyba widać. Zwoł mnie psem Huckleberry. Zmierza pan na zachód, aby szukać złota? A gdzie tam? Zamierzam się osiedlić na sielsko-wiejskiej farmie. Będę na niej miał kozy i świnie, a czasem pewnie w sobotę wieczorem może i kota. Wtedy to było jedno z jakby z czołowych postaci. Jedna z czołowych postaci, no. Kreskówek. Oto wielkie miasto. Mieszkają tu miliony ludzi. Chronić ich to moje zadanie, bo jestem gliną, to znaczy policjantem. Właśnie objeżdżam mój rewir radiowozem, gotów interweniować. Nawet byłem trochę zdziwiony, nie wiem, coś tam musiało im fajnie zabrzmieć w moim głosie. Zostaw mnie, małpiszonie! Ty gorylu! Znaczy, ale to wcale nie miało być obraźliwe. Zdaje się, że go jednak uraziłem. Ostatnio obejrzałem i mówię, Boże, to nie ja. Chyba ktoś pode mnie podłożył. Albo to jest kwestia dźwięku, który jakoś tam się zniekształcił. Ja rzeczywiście mam w tej chwili trochę inny głos. No być może, no, człowiek wchodzi w lata i dużo pracuje, no więc ten głos gdzieś tam też się kształtuje dalej prawdopodobnie, ale rzeczywiście widzę różnicę między tym, co było te 20 lat temu, a dzisiaj. No. Moja droga Clementine. I tak dalej. Ale nie mieliśmy śpiewać dzisiaj. Mój boss nie da wrobić się. Przenigdy! Więc życie ma przenik sens. Wszyscy razem! Cieszą mnie projekty, gdzie po prostu człowiek musi tam pokombinować, poskrobać, znaleźć ten właściwy ton, czy tą charakterystykę, czy samemu wymyślić. Ja do tej pory pamiętam rolę Ciapaty w Super Balu. Hej, Balu, patrz, to znalazłem w lewym silniku. Ciapata, geniuszu! Jasne, stary, też tak uważam. Poszedłem na casting normalnie i ten casting wygrałem. Ciapata miał właśnie taką wyszumiętą ściankę. Natychmiast oczywiście zaproponowałem, że też w ten sposób. Jak zrobić dwie rzeczy w tym samym czasie? Nic tego, człowieku. Musiałbyś być w dwóch miejscach jednocześnie. A może nie? No więc to była wielka zabawa i wielka przyjemność. Ja uwielbiałem to nagrywać, naprawdę. No. Tu jest napisane, że krzew bim-bam-bom rodzi czerwone, łatwopalne jagody i rośnie u stóp wysokich palm, takich jak ta przed tobą. To są fajne postaci, bo tam można dużo zdziałać. Mamy je! Jagody bim-bam-bom! Bardzo ważna uwaga. Należy wybierać wyłącznie jagody koloru fioletowego, albowiem spożycie czerwonych grozi śmiertelną chorobą krepleczka. Schorzeniem objawiającym się eksplozją mózgu i oczu ofiary. Myślę, że deformacja tego typu czy inna, proszę bardzo, nie ma problemu. Uwielbia mój świński truch i zna go każdy zuch. Gdy czuję ruch, to drży mój brzuch. Radosnie jest we mnie duch, papa. No, poczuć też miał taki nosowy ten.
Tak, tak. Fucoś też był długo tego na... Dużo tego nagrywaliśmy i... Dziewczynka w kapturku. Na pewno coś tam słyszałeś, dla kogo pracuje. A skąd ma wiedzieć? I co mnie to obchodzi? To interes rodzinny. Co, ty nie słyszałeś o babci Paket? Paket? To jej wnuczka. Ta? Babcia Paket? Co ty mnie masz za barana? Haha, no wyśmienite. Na pewno sam to wymyśliłeś, bo bardzo śmieszne. Lubię takie smaczki, takie charakterystyczne tam. Dlatego jak patrzę na materiał, który leci, więc patrzę, gdzie on tam coś takiego... A tu jeszcze taka jest reakcyjka, taka fajna. O, właśnie, to zrobimy. I się to tak... dzierga po prostu. Kim jest Hong Kong Fu? To sierżant? Nie. Rozmary telefonistka? Nie. Ale skoro o zwierzętach mowa, to przecież w Sekretnym Życiu Zwierzaków tam zagrałem tego groźnego sępa. Widzę, że przydałaby ci się pomoc. Co to za głos? Jestem tutaj, w tej ciemnej, pachnącej śmiercią szopie. To było fajne, fajne. To była taka bardzo pieczołowita praca, bo trzeba było dokładnie w punkt. Ale to nie wszystko. Wyczuwam też lekko słoną nutkę dziczyzny. No, cała ja. No dobra, to wyciągnijmy cię stąd. Właśnie, tędy, prosto przez ten stos kości. Stos kości. Okay. Pamiętam, że nagrywaliśmy to dosyć długo, no bo to film, wiadomo, ten, który zamawia, musi mieć perfekcyjne nagranie, więc reżyser nie był usatysfakcjonowany, jak nie miał do wyboru, nie wiem, 6 wersji tego. Powinieneś się wstydzić! Zasługujesz na klatkę! Niedobry, niedobry ptak! A co ja mogę? To wina genów, a nie moja! To nie jest żadna wymówka! Masz rację. Nawet jak na drapieżnika jestem wstrętny. Jestem wstrętnym egoistą. Ale fajnie, fajnie, bo tak lubię. No, trzeba dłubać, trzeba docierać do tej postaci i uzyskać ten efekt, który był gdzieś tam wymyślony. Jak ci na imię? Niedźwiedzie mają imiona? Naturalnie. Mnie na imię... Jak, przepraszam? Ładnie. Zawsze cieszyły mnie role ludzkie, kiedy można było się wykazać swoim jakimś tam, nie wiem, warsztatem i kunsztem i można było się w tym rozsiąść. Potrzebny ci jest opiekun. Co to znaczy? Dorosły, który przyjmie cię pod swój dach i otoczy opieką. Jak wy? No, tak, poniekąd. Lecz to nie wy. Nie, na pewno nie my. Nie zmienia się głosu diametralnie, prawda? Bo raczej się szuka aktora pod tego, który gra główną, czy tą rolę, którą się podkłada. Więc i głos, i charakter, i postura, i tak dalej. Więc to wszystko działa, oczywiście działa, bo to... ale rzeczywiście mówimy swoim głosem. Na brodę, Merlina! Dlaczego tak mocno mnie dźgnąłeś? Naprawdę bardzo przekonywujący był z ciebie fotel, Horacy. To zasługa tapicerki, wypełnienie naturalne. Co mnie właściwie zdradziło? Smocza krew. Aha. Takim momentem fajnym był Harry Potter, gdzie nagrywałem do odcinka pod tytułem Książę Półkrwi. I rzeczywiście, jak zobaczyłem aktora, który gra rolę profesora Slughorna i usłyszałem i zobaczyłem, jak się rusza, no to no prawie klon mój, bo to po prostu nie było niebywałe zupełnie. Ah, Harry, my boy, I'm beginning to worry. We've got someone with us, I see. Ron Weasley, sir. I to była wielka przyjemność, bo miałem wrażenie, że nagrywam siebie, podkładam pod siebie, więc to jest niebywałe. Myśmy to zrobili bardzo szybko, ponieważ ja nie miałem problemu właśnie z wejściem w jego postać, bo byłem ja do niego tak podobny, więc tutaj myślę, że to nieźle wyszło. Harry! Co? Zaraz się ściemni. Nie sądzisz chyba, że pozwolę ci chodzić po błoniach samemu o tej godzinie. No to niech pan idzie razem ze mną. Lubię udawać prywatnie pijanego. A tam jest taka scena,
Kiedy slachol jest troszeczkę na bani. To słodkie. Ja raz miałem rybkę. Franka się nazywała. I kiedyś wchodzę do salonu, a ona zniknęła. Puf. To ciekawa historia. Nieprawdaż? To było przyjemne. Bardzo rzeczywiście. To znaczy, wiedziałem, że będę to lubił nagrywać. Ale takie jest życie. Się normalnie rodzisz, idziesz do przodu, aż tu nagle... Puf! 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 Życzę sobie, żebym więcej miał takich możliwości nagrań, jak przy Harrym Potterze i taką satysfakcję. No bo nie wiem, czy pani wie, ale moja rola profesora Slughorna została uznana w Europie za najlepszy dubbing. Przyjechali tutaj właściciele, a ponieważ w tej Europie był dubbingowany w różnych językach, więc ten Slughorn był number one. Zdaje się, że to był prezent dla ciebie. Pamiętasz, kto dał ci ten napój? Który zapewne miałby subtelny zapach lukrecji i czereśni, gdyby nie dodatek trucizny? Właściwie to sam zamierzałem dać go komuś w prezencie. Komu? Mogę spytać? No tobie właśnie. Świetnie to jest zrobione, świetnie wymyślone i tutaj myślę, że to jest, stanie się takim kultowym, już jest takim kultowym przecież serialem i na pewno będzie jeszcze przez lata oglądane jak Sami Swoi, jak Cztery Pancerni i tak dalej, no więc to jest... Berlinie, co to jest? To kawałek papieru, panie, wydarty z rzadkiej i cennej. Tak, to już wiem, ale co z rysunkiem? To przepięknie oddana rycina witrażu, znanego jako Rose Anvers. Roz co? Anvers, szkło, szklana róża. To też wynika z charakteru, no ktoś, jeżeli mnie zna, to wie, że jestem takim, a nie innym typem. Raczej jestem pogodny, uśmiechnięty, więc lubię grać postacie, które są ciepłe, miłe, sympatyczne, bo to jest zawsze miłe. I... Bierzmy ich już, nawet jak nie dobiją targu. Dość na nich mamy. Na co jeszcze czekać? Batman, to on namierzył nam jazzmana. Mówił, że wpadnie na ostatni akt. Ja zawsze podchodzę do tego z taką sympatią do postaci, że to jest... nawet jeżeli jest troszeczkę... nie jest to jakby zupełnie pozytywna postać, są tam... To ja staram się go jeszcze bardziej dopieścić, żeby ten ktoś chciał jeszcze raz obejrzeć to i usłyszeć ten głos, no bo to też trochę na tym polega. No. Dawno, dawno temu chciałem otworzyć te drzwi. Nie, właściwie to musiałem otworzyć te drzwi, bo gdzieś się wybierałem i musiałem przejść przez te drzwi, żeby się tam dostać. W swoim życiu otworzyłem już parę drzwi, więc zrobiłem to, co zawsze robię. To był żółty wielki ptak. Tak, rzeczywiście, tak. Bardzo fajna postać. Lubiłem to robić. On był taki spokojny, istoteczny, bo wielki. Chwyciłem gałkę od drzwi i przekręciłem ją, o tak. I pchnąłem, o tak. No rzeczywiście tego tam natrzaskałem trochę. Kim ty jesteś? Jestem doktor Steven Dziwny. Chodź, tutaj stawką jest los świata. Niechaj światło wiedzie nas do mojego sanctum sanctorum. Sanctum sanctorum. Jest różnorodność, ale to fajnie. Myślę, że jestem na tyle elastyczny, że potrafię jakby wcielić się w różne postaci i nawet te złe, no bo też są na tym świecie niestety. Oto nowa dyscyplina olimpijska, o której Grekom się nie śniło. Nurkowanie. Ave Cezar, pozdrawiam cię, świeżo ugotowany nurek. Ave, ave, centurionie. To też daje takie poczucie, że człowiek nie jest gdzieś tam zaszufladkowany. Że nie tylko dziadek, czy nie tylko taki, czy siaki. Różny po prostu. Nie musisz zaraz robić sceny. Wybadam, o co chodzi z tym burmistrzem, ale jeśli naprawdę myślisz, że to jakaś szemrana sprawa czy coś, to sugeruję rozmowę z nowym szeryfem. Cieszy mnie każda propozycja i to jest... Kiedyś nagrywałem, pamiętam, ostatnio
świnkę, która rapowała, no ale to też był jakiś hardcore po prostu. Yo, wam, tu prosiak P, a P oznacza porki, A, G, podpad D, i ty spędzie szorski. Węgłuś na 30, internety od połowy lat 30, już zbieram komplementy. Kawałek po kawałku, myśmy musieli to tak dziergać i posklejać, ale... Ale to właśnie jest ta technika. Tego bym nie zrobił 20 lat temu, bo nie było takiej techniki. Albo nagrywasz w całości, albo od początku, więc tutaj... Jestem jak nic, wjechałem na szczyt. Kiedy idę po ulicy, każdy fotkę cyka mi. Ciebie nikt nie pozna, jak wbijasz się w tłum. Chcesz go zagrać, zgrywać, a uśmieszasz się tu. Na wszystko jest sposób, prawda? Jak nie tak, to w inny, jakoś inaczej, więc tutaj... Nie, ja jakby nie miałem nigdy problemu, żeby pokonać to, czy nie było sytuacji, kiedy reżyser mówi, nie, kochany, nie jesteś w stanie tego nagrać, to do widzenia, bo to tak się nie zdarzyło, na szczęście nigdy. Oczywiście są gorsze i lepsze role, prawda, i podkłady, natomiast zawsze jest to bardzo fajna praca, bardzo.